питание. Нутелла. Włączyłem sobie RPG. Nie wiem. Nie dotkniesz tego. O banki. Tak próbuję złapać bankę. Zobaczysz to. Jak kot Tagumi. Jest jedna osoba na lewie, no i ci to powiem, że jak przegram, mam jeszcze dwa życia. Jak przegram, to pisz w komentarzu, jaki challenge mam zrobić, jak przegram. To jest nie zaśmiej się challenge. Mam jeszcze dwa życia. Tu mam swojego nalwa. Pisz w komentarzu, jaki chcesz challenge dla mnie. Please. Chociaż jeden komentarz. Ja tak się trzęsę, jak rano wstaję z łóżka. Z zimna. Jest jedna osoba, jedno sedluszko, ale nie chce napisać komentarza, tylko ogląda śmieszne filmiki. Ale to są moi widzowie. Otworzysz to, wierzę w ciebie. No i nie mówiłem. Nie, drugie życie stracone. Ludzka, wierzcie we mnie, by zostało jeszcze jedno życie. To dopiero druga minuta. Ej, ty, który jesteś na lewie, napisz komentarz, jaki chcesz. Challenge dla mnie. Może być obrzydliwy, może być dobry, może być jaki chcesz. Nie obrażę się. Ja zrobiłem tego live'a. Z challenge'a, więc zrób challenge albo daj suba, albo łapkę w górę, albo dzwoneczek. Więc ja zostałem, o, są dwie osoby na lewie, jedno sedluszko i zero komentarzy. I piszcie w komentarzu, jaki mam challenge zrobić po obejrzeniu, znaczy jak ten, skończę, mam jeszcze jedno życie. Elo Kamilkos, ty? Kamilko, napisz w komentarzu, jaki chcesz challenge dla mnie, jak zaśmieję się ostatni raz, bo zostało nam ostatnie życie. Może być coś obrzydliwego, może być coś dobrego, może być fantastic, może być byle co, tylko żeby było.
to wymyśl jaki, jak nie wiesz. Jakiś możesz wymyślić. Czyli ja nie każę ci zrobić tego, co wiesz. Możesz sobie wymyślić. Ja to dopiero jak skończę, jak przegram. Mój kot też tak wygląda. Nazywa się Heniu. Fikołka zrób, ale ja ci nie każę, jakby co. Na trampolinie? Na trampolinie to zrobię fikołka. Na trampolinie to fikołka zrobię. Jakby ktoś mnie kamerował. Spoko. Dobra. Ja już. Tylko powiem moim, żeby mnie. Dobra, nie wiem co się stało. Tylko sobie założymy słuchawki. No i już będę. Ten już będę. Ten. Już będę. Dobra, już jestem. Kamilkos, nie wiem co się stało, ale nie miałem internetu i mnie trochę wywaliło, więc chyba nie zrobię tego wyskoku, bo mnie ciągle wywala. Do wyskoku nie zrobię. By ciągle wywalało, a tego więcej nie chcę. Dobra, to musimy czekać nadal, aż ktoś napisze. Elo, nie wiem, fikołka zrób, ale ja ci nie każę, jakby co. Spoko, ale z wyskoku. Tylko, że nie zrobię chyba. Bo nie mam chyba peta. Ale muszę sobie pooglądać chociaż. Zero osób znowu na live. Przed chwilą była jedna. Mój bardzo dobry widz. No i mój fan. Kamilkos. Elo, nie wiemy. Coś kołka zrób, ale ja ci nie każę, jakby co. Spoko, ale z wyskoku. Z wyskoku, a nie z wyskoku. Osyn kanał. Nie. Tak, kusy, nie warto. Warto. Nie. Tak. To mój kuzyn, jakby coś. O, jest jedna osoba na live. No i tak już przegrałem, więc nadal czekam na komentarz, jaki challenge zrobić. Elo. Elo Piotr Games, napisz w komentarzu jaki mam challenge zrobić, bo chyba miałem 3 razy, miałem 3 życia i teraz nikt nie chce napisać jaki challenge mam zrobić. Kamilkos napisał fikołka zrób, ale ja ci nie każę jakby coś, co tylko, że ja nie mam internetu na polu, więc nie mogę tego zrobić. No i muszę teraz zrobić, muszę teraz zrobić nowego. To Piotr, możesz napisać w komentarzu, jaki chcesz dla mnie challenge. Ja go zrobię. Obiecuję. Nawet muszę zjeść surowe jajko. Masz Clash Royale? Tak, mam Clash Royale. Ale to na chwilę, to mnie na chwilę nie obchodzi. Napisz w komentarz, jaki chcesz challenge dla mnie. Ja mówię ciągle challenge, napisz. A on mi tutaj z Clash Royale wyskakuje. Coś ty się nie obraża, nie wychodź, tylko tak mówię. Elo, nie wiem, ale ja ci nie każę, jakby to z
Spoko, ale spoko, Elo, masz kaszę? Ja tak mam. No. Kuteczek sobie kamerę chce zjeść. Kuteczek chce zjeść kamerę. A jaka arena? Piotr. Piotr. Jeden. Games. Na razie mnie to nie obchodzi. Mam chyba trzecią arenę. A na razie mnie to nie obchodzi. Na razie chcemy challenge dla mnie. Niektórzy piszą nawet challenge. Żeby to był zrób jakiś challenge. To jest do challenge'u. Ale jaki challenge? Nie wiem, o co ci chodzi. Masz kreszę, a jaka arena? To jest jakiś misiek Bobo. Elo, misiek Bobo. Elo, elo. Misiek Bobo, napisz, jaki challenge chcesz dla mnie, to ja go spróbuję zrobić. Tylko nie taki, na przykład zrób ten skok, taki ten figołka zrób. No bo to nie zrobię akurat, bo nie będę miał internetu. On śpi. Pozwolę ci. A znasz taki challenge, że trzeba dotknąć go nogi na plecach? Znam, znam. Mój brat ciągle to robi. Bij piątą arenę challenge. Ale on jest trudny. On jest trudny. Trudny, tak? No to ja to spróbuję zrobić, dobra. Tylko tą kamerę wyłączę. Dam aparat. Byś mógł mnie tak nakierować? Albo dobra, ja pokażę mojego brata, jak to robi. Byś mógł przełożyć głowę tak, żeby dotknęła na przykład ten. Żebyś przełożył nogę za głowę. No. To pokaż nam to. Patrzcie teraz na mojego brata. To jest mój brat Daniel. On już to robi. Panie, dla was to widzowie. Widzicie, Liska, to jest gimnastyk. Bez przegranych walk. Widzicie, to jest gimnastyk. No. Dobra, Krzysiek. Bo za morę już. Dobra. Słuchawki. Dobra. Nie możemy znowu wyjść na ty, tylko że.
A teraz słychać? A teraz słychać? Teraz słychać? Nie już? Teraz mnie już nie słychać, czy słychać? To już Bielak nie słychać i pozdro, no to... Słychać już? Dobra, słychać już. Dobra, bo zdjąłem akurat ten, słuchawki, więc... Moskal M, elo, elo, elo. Ła. Piszcie w kom, jaki chcecie challenge, bo teraz robię zaśmiej się challenge, no i zaśmiałem się już 3 razy, więc musi być jakiś challenge. Tylko to piszcie w komentarzach, jaki, bo ja nie wymyślę sam, wy macie wymyśleć. Bliska. Wy macie dla mnie challenge, pozdrów mnie. Pozdrawiam Mateusza Bielaka. No to pozdrowiłem już. Pozdrawiam Mateusza Bielaka i Moskale. Wpadajcie na kanał Moskale, Moskal M. On ma też tam fajne filmiki. Dzięki, dobra. Wpadajcie na kanał Moskal M. On ma też tam fajne filmiki. I live'y są u niego po południu i też rano. I pozdrawiam go. A teraz jest decydująca opowieść mistrza. Piszcie w komentarzu, jaki chcecie dla mnie challenge. Skal M, dałem ci suba, ale nie proszę o sub za sub, bo ja nie nagrywam. Misiek Bobo, jeszcze raz, ktoś napisze sub za sub, to banuje na 300 sekund. Jak się zaśmiejesz, śpiewasz swoją ulubioną piosenkę. O, twój brat ile ma lat? 14. Dobra, to ja już przegrałem, więc teraz będę śpiewał. Dobra, to będzie trochę. No. Miłość mi jest zakopanem, tu, tu, tu. Polewamy się szampanem, tu, tu, tu. Rycerza mięsne mija, a ty królową nocy. Twoje oczy błyszczą jak motocykl. Ja tego trochę nie umiem, więc... Ale to moja ulubiona piosenka. I teraz jaki jeszcze challenge? Bo jakoś tak miłość z zakopanem, tu, tu, tu. Polewamy się szampanem, tu, tu, tu. Rycerze mięsne mija, a ty królową nocy. Twoje oczy błyszczą jak motocykl, tu, tu, tu. Wypijemy wszystkie drinki aż do dna, ja chodzę z nim do szkoły. No to już by jak, no ty chodzisz ze mną do szkoły, ale musisz tak publikować tego. Musisz tak teraz akurat tego publikować. O, pokażę swoją twarz. Tu mojego twarz, brata. Dobra. Możesz stąd iść? Pająk mnie bije! Pająk mnie bije! Ratunku! Piszcie w komentarzu, jaki chcecie ten challenge. Challenge! Się trochę do... bo już tutaj już oglądałem, dobra. Tu też oglądaliśmy. No napiszę w kom, jaki chce challenge. Zaśpiewasz, wieska, tylko włącz kamerę. Dobra. Jak się zaśmiejesz. Ale już zaśmiałem. Ej, Mateusz Bielak. Mateusz Bielak. Mateusz Bielak. Mateusz Bielak. Mateusz Bielak. Może być coś innego, ale nie śpiewać, bo ja śpiewać nie umiem.
jest piosenek tak aż nie słucham, a zrobisz axte wyzwanie? Zrobisz axte? Jak to znaczy axte wyzwanie? Nie zaśpiewam wieska tylko. Bo nie umiem. To ty zaśpiewaj. Zrób live'a i zaśpiewaj. To zatańczysz. Nie zatańczę, to zatańcz coś. Ganga style najlepiej. Trochę laguje ci live. Laguje trochę? A co, zatańczyć Ganga style? Kto wyszedł? Nie wiem, niech ktoś napisze. Dobra, ale nic o tańczeniu, nic o śpiewaniu. Bo ja nie umiem tańczyć, ja nie śpiewam. Lagi. No wiem, lagi mogą być takie. No bo trochę, no przecież wiecie, że mam no przez tą kamerkę muszę wyłączyć. No zresztą powinno nie lagować tak dużo. Bo mi to dużo akurat nie lepiej już telefonem. Wiem, że był, ja mam fajny challenge, ale boję się pisać. Napisz. No to zjesz kiełbasę? Wyłącz. No to zjesz kiełbasę, co jest? Ja mam fajny challenge, ale boję się pisać. O, fajny live, już jest live. Wiem, już jest live, tylko możesz napisać ten challenge, ja się nie boję. Ja jestem kozak, więc się nie boję. Wiem, że byłem niechcący, no bo mi kolega wyłączył internet. Znaczy kuzyn mi wyłączył internet. Już jest. No pisz, jaki challenge, pisz. Co zjedz surowe jajko challenge? Zjem kiełbasę, dobra. Zjem kiełbasę, ja tu was na chwilę zostałam. Idę sobie po kiełbasę. Ktoś obwiązuje ci nogi i ręce taśmą, a ty musisz się uwolnić. Nie wiem co, ale najpierw zrobimy. Zaśmiesz się robi serię z kozackiej gry. Dobra. Ja teraz jem tą kiełbasę. Nagrasz mnie, jak będę jadł tą kiełbasę. Dobra, nie będę jadł kiełbasy, tylko wziąłem sobie takie coś. Dobra, masz to. Bla. Zimno. Bla. Jak coś, ja go nagrywam. Mój taka zimna. Nie wiem, czy w ogóle. Patrzcie.
To jest ta paróweczka. Ale masz tu. Ile masz najwięcej kroczy? Zaśmiejesz się. Ej, kto mnie nagrywał? Ej, nagrywał mnie mój brat. Ten. Szymek Lepek i ty. Bijad na jego kanał, jak chcecie. Zjadłem to. Naprawdę ohydnie to było. Prężem. Prawie. Prężem się. Prawie zwymiotowałem. Tak można powiedzieć. No jedna osoba na live, no. Zaśmiałeś się, robisz sobie z kozackiej gry. Napisz jeszcze jakiś challenge. Znowu mnie wywaliło. Dużo jest takich, czyli osoby odważnych. Są dla odważnych, a ja to odważny nie jestem. Niż jak Bobo. Dużo jest takich challenge z dupą, ale one są dla odważnych. Niż jak Bobo. Czy ja ci nie wyglądam na odważnego? Powtórzę to. Czy ja ci? Misiek, Bobo. Misiek, bo czy ja ci nie wyglądam na odważnego? Czy nie wyglądam na odważnego? Co? Coś mówiłeś? O nie, że ja nie będę odważny. Jesteś? Tak, jestem. Dużo jest. Napisałeś tak. Dużo jest takich challenge z dupą, ale one są dla odważnych. Jesteś i wyglądasz, to już ci mówię. Wyglądasz, to już ci mówię. To jest taki challenge z dupą, ale one są dla odważnych. Chociaż to już ci mówię. A ty wyglądasz jak ty dziecko, jak tak napiszesz. Żart, nie opuszczaj mnie. Nie opuszczaj mnie, please. To taki... Ała. Ała, au. Wyglądasz, to już ci mówię. Niektórzy sobie wkładają coś tam. Co sobie wkładają do dupy? Niektórzy sobie coś wkładają do dupy, czy... Ej. Chcę ci zablokuję na 300 sekund. Szeptuję. Ała. Ale ma, może być przez spodnie albo majtki dupy. Może być przez spodnie albo majtki dupy. Ale co ci chodzi? Może być, ale może być przez spodnie albo majtki do dupy. Co do dupy może sobie wsadzić? Chcę sobie wkładać coś tam. Ale może być przez spodnie albo majtki do dupy. Dziwne, to wypiszecie. Wyobrażam się. A ucia.
Ryska, ja na chwilę zostawiam, muszę gdzieś iść, więc dajcie sobie te śmieszne filmiki. Ja zostawiam. Dobra, już jestem. Piszcie w kom jaki challenge dla mnie. Pobiłem na osobę, no ale dobra, to może być, chociaż. Może zaprosić też kolegów, widzów swoich, fanów swoich, youtuberów, różnych koleżanek, kuzynów. Zrobili na mój live, dali suba, łapkę w górę, ja ci nie zmuszam, ale by było bardzo miło. Pisz w kom jaki challenge dla mnie. Czy ty jesteś mi się w bobo? Chyba on to już bielek albo pot. Nie. O, wbiła jedna osoba, akurat teraz będę grał w Clash Royale. Ale możesz też pisać, jak będę grał, jaki challenge zrobić. To będę robił wszystkie challenge. Jestem na live. A, ty jesteś, dobra. O co ci chodziło z tym, ale może być przez spodnie albo majtki do dupy. Nie wiem, o co ci z tym chodziło. Pewnie nie wiem ci, o co z tym chodziło. Ale dobra, pies też coś. Nie musisz robić tego challenge'a z dupą. Ja tylko mówię, że niektórzy tak robią. Ale co robią? Piszesz ciągle to samo, ale nie mówisz, co robią. Możesz zaprosić też kolegów swoich. Koleżanki. Wiesz, robiłoby, było mi bardzo miło. Podaję sobie rurę do bitwy. Nie! Kłamiesz! Nie! Podaję sobie rurę do bitwy. Nie! Tego nie zrobię! Na dupę mój czysta. Nie ma być taka twarda. Nie pozwalam na takie traktowanie, bo dostanę wielkie lanie. Nie, poczekam sobie to. Tego ja mam dość do tego od razu. Nie coś. Nie kłamię, nie robię tak na minucie. Na serio? Aż mnie zaczął boleć czułek. Aż mnie tyle zaczął boleć. Na serio? Aż mnie zaczął boleć. Dobra, nie pisz już tak. Ale mówisz, że jesteś odważny. To ja sobie teraz... Ja ci powiem... To ołówek do dupy? Aha, robię tak. Będę sobie ołówek do dupy. Na pewno nie tak nie macie. Mówisz, że jesteś odważny. No to ty nagraj, co coś ze sobie wkładasz. Jesteś mądry. No nie jestem odważny ani takiego czego. Ludzie, co wy tak jesteście? Wy się muszę. Ciąg.
Dobra, skończyliśmy już. Niektórzy palec sobie podają. Też bym mógł włożyć. Ale to chęć. Palec to tak, ale... Ale Łówek to już nie. Palec to tak, ale Łówek to nie. Palec bym mógł włożyć, ale Łówek już nie włoży. Za głęboko bym go włożył i bym utkwił tam. Nie było tyle z mojej wycieczki do Anglii. Tego... Tego lewa nic nie zrobimy, jak tam tego. O nie! Nie masz racji. No masz rację, uwag nie. Ale palec ja też spróbuję teraz. Okej. Też bym teraz na przykład takie live na gadzie, niby uwag sobie wstawiasz. Masz rację, uwag nie, ale palec ja też spróbuję teraz. Okej, spróbuj. No on mnie zachęcił, czy nie, żebym go wypalił. Udało się znaczy nie. Nie! To miał być challenge, no i będzie. Nie wiem, może tak. Może zrobię. Jak dobijecie 40 łapek w górę, to w następnym live to zrobię. Albo jeszcze dzisiaj. Teraz wszystko, ale nie musisz. Dobra, może spróbuję. Ale ej, jak tylko to powiesz, okej? Zablokuję, jak tylko to powiesz kolegom. Ja tylko coś nagrywam. Zablokuję cię i dostaniesz bana na ten kanał. Jeśli to zrobisz. Spróbujemy, boję się bardzo, ale spróbuję jakoś to przepostawić ten telefon. Dobra. Nie wiem, czy to zrobię. Nie wiem, czy to zrobię. Włączę nagrywarkę. Zobaczę, czy ona mnie na przykład nagra, że będę to niby robił takie. Chcę tylko zobaczyć. Kazali mi!
Dobra, to się trochę nie udało. A możecie to jeszcze pisać w komentarzu. I challenge chcecie. Teraz ty spróbuj, ale nie musisz. Kurde. Jesteśmy do łapska. Dobra, zrobiliśmy. Czy trochę nie było widać, ale zrobiliśmy. Nie mogę? Zrobiłem to już. Ha, mogę teraz ci to nawet pokazać. Na moim filmiku. Patrz. Jak to ty jesteś, mi się głowo. Na, napisz tak, jak to jesteś ty. Jak było, bo to jesteś ty? Napisz tak, jak to jesteś ty. Napisz tak, jak to jesteś ty. Napisz tak. Kto ty jesteś, to napisz tak. Bo inaczej ci nie uwierzę. Napisz tak. Bliska. Napisz tylko tak. Tylko tak jest. Napisz tak. Napisz tak, bliska. Ale nie wiem, z jakiego zaliczenia zelda. Ale to skoro masz. Ktoś napisze. Napisz coś. To zrobiłeś to? O, ktoś coś napisał. Napisał coś. Ale nie było widać, bo lagi były. Wiem. Widzisz? A teraz mi uwierzysz? Teraz mi uwierzysz, co? Patrz, nie było trochę widać. No dobra. Już się udało. Jakoś, ledwo, ale się udało. Ledwo, ale się udało. Ledwo, ledwo, mówię, że ledwo, ale się udało. Jak Bobo jesteś? Nie ma go. Kto się pytał o mnie? Kto? Nie. No wiem, że się pytał o mnie. Nie ciebie, o Daniela. Nikogo nie mam na razie, dlaczego? Najważniejsze, że ci się udało. Zrobiłem. No. Co? A z tobą jest młodszy brat. Młodszy brat. Ja mam młodszego brata, ale ze mną teraz nie jest. No i przegraliśmy.
Najważniejsze, że ci się udało. Z tobą jest młodszy brat. Nie mamy tego brata, ale ze mną teraz nie jest akurat. On jest starszy od ciebie. Ja mam brata, który ma 6 lat, który ma 13 lat i który ma 14 lat. Ja boję się. Szmek, ty się w głębi mój ten podcięło, nie? Tak 3 razy się stało. Ale tak nie mówiłeś. No, a ty nie chcesz zrobić tego challenge'u? Nie chcę zrobić, nie chcę. Ale dobrze chociaż, że ty jesteś moim widzem i mnie uwielbiasz. Nie uwielbiasz. Misiek Bobo. Warto. Nie warto. Warto. Nie. Warto. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Tak. Nie. Możemy ulepszyć. To się nie napisało, to ja nie chcę zrobić tego challenge'u. Nie. On jest za słaby, nie. O, jeszcze raz. No, pisz coś też. On napisał coś. Nie. Możesz trochę przyciszyć grę, bo nie słychać cię. Dobra. Mogę w ogóle ją ściszyć. Tyle? Tak, słychać mnie już? Już mnie słychać? Słychać mnie już? Elo, Filek, elo. Tak, jest dobrze. Dobra, jest dobrze, ale jest dobrze. Na chwilę mnie opuściłeś, tak? Ale nie wiem dlaczego jeszcze. Bardzo dziękuję za 4 serduszka. Nie bije tam. Musiałem to opuścić. Żeby nam to nie wyszło. Nie. Tu i tu. Może to wygramy jeszcze. Pisz w kom jeszcze jakiś challenge. Wygraliśmy, bo my super jesteśmy. To moc widzów. No. Mówiłem jeszcze. To jest moc widzów. Czasami do mnie będzie gadał mój brat, więc nie musisz się zamartwiać. To jest tylko mój brat, więc co? Nic. To coś w ogóle pisze? Nie, tak jest dobrze, dobra. To jest ostatni. Dobra. Nie. Thank you.
Live będziemy kończyć za 30 minut. Twój brat jest fajny. Ja się nie martwię, bo to nie jest klaun z Koszalina. Słyszałeś? Słyszałem. Twój brat jest fajny. Ja się nie martwię, bo to nie jest klaun z Koszalina. Zna klauna. Misiek Bobo, a jak to jest klaun, to lepiej uciekać z domu, bo on już rakietą do ciebie leci. Gdzie u ciebie w kuchni jest? Żartuję. Żartuję, nie jest, nie wychodź tylko. Nie ma lagów. Nie ma lagów, nigdy u mnie lagów nie ma. Wyjem już po godzinie. Widzicie? Wygraliśmy, bo to jest moc widzów. I gdzie to na niego nasikam, bo chce mi się sikać. To chodź do mojego domu i na niego nasikaj. Bo on to wypije. XD. On to wypije XD. Misiek Boba, ty mi dałeś łapkę w górę i suba i dzwoneczek, bo ja ci dałem. Masz nowy challenge, wypicie sików, żartowałem. Wypicie sików. Może kiedyś. Masz nowy challenge, wypicie sików, żartowałem. To chyba twoich. Chyba twoich. Szczochów. Za pół godziny! Teraz wie. Kiedy? Gdzie? Dobra. Mieliśmy jedną rękę. Ty coś piszesz? Czy nie? Czy nie chcesz już mnie oglądasz? Nie chcesz mnie już pisać do mnie. Żartowałem. Łączę ci kamerkę specjalnie. Jezus Maria. Taka duża kamerka. Tu i weźmy tu. Dobrze. O, napisał coś. Weź co, ale dobra. A obok ciebie jest starszy brat? Nie, obok mnie jest starszy brat ode mnie. Ma 13 lat, znaczy 12. Mam jeszcze starszego, który ma 14. Teraz jest koło mnie ten, który ma 12. Napisał tylko raz i już więcej nie chcę. Piszesz coś, napisałeś tylko jedną rzecz i...
No i już nic. Dwa diamenty. Czy emeraldy. Przepraszam. Czyli bomberu. 8 tych, o, dobrze. Mini pekkę. Dobrze, dobrze. Powiem, że może być. Napisałeś coś, brawo, masz palce do tego. Teraz mi jakby mój siusiak spuchł. Jesteś super. Naprawdę. Naprawdę, ty najlepszy YouTuber. Po prostu nie. A teraz mam taki problem, nie wiem co się dzieje. Teraz mi jakby mój siusiak spuchł. Jak ci siusiak spuchł, to znaczy za chwilę coś z niego wyskoczy. Na przykład ci z niego wyskoczy jakaś pianka. A łaskoczę cię? A cię łaskoczę? Ci spuchł. Jak spuchł, to musisz sama się posmarować. Wilgoczę cię, czy nie? Ty też będziesz robił jakiego modu. Łaskocze jest większy. To wiesz co, to za chwilę cnie cię tak bardzo, a bardzo cię łaskoczy tak leciutko. No jak cię łaskoczy, to znaczy, że. To znaczy, że za chwilę może z jego jakaś pianka wylecieć. No miałem kiedyś tak. Kiedyś tak miałem i ten jakby sobie jakąś chyba nie wiem. Ja to już dawno miałem. Miesiąc jaka pianka. Znaczy nie pianka, tylko takie coś jakby siki, tak ten ci. Na przykład jak będziesz tak sobie robił, tak wiesz. Tak. Patrz go. Tak jakby ten tak, to by ci coś mogło tak o. Jakbyś tak robił ten. Tak, to by ci mogło na przykład jakieś siki coś wyskoczyć, bo ja też tak kiedyś miałem, tak mi spuchł. Tylko że nie wiem jeszcze co to jest nawet. Nie dowiedziałem się. Jestem lekarzem. Jestem lekarzem od jaj. Miałeś tą piankę? Nie miałem tej pianki. Tak robiłem. To po co tak robiłeś? Kto ci kazał? Ksiądz proboszcz? Mam robić te ruchy? No możesz zrobić, to ci coś się może na przykład stać, ale ci to może wylecieć. Albo bym musiał sobie jakąś maścią posmarować. Nie tu! Nie widziałem! Nie. Nie. To po prostu musisz. Nie wiem co musisz. Ej, misiek Bobo. A naprawdę tego nie miałem, chciałem cię tak tylko trochę pocieszyć, żebyś nie był taki smutny, że to ty może tylko masz. Ale nie wychodź. Please.
A skąd wiesz, że coś wyleci, jeśli nigdy nie miałeś tej pianki? No nie wiem, ale jak ci z puchła skoczę cię, no to jest taki przypadek. Może być tak przypadek, że coś wyleci z niego. Takie jakby ten, taka jakby śli... No i wyszedł. To miło, że chciałeś mnie pocieszyć. Dziękuję. No i wyszło. Nie. No, no co? A dobra, tylko ten, tylko jeszcze... Ja chcę mieć chociaż 100 komentarzy, bo on 95. O, wił! No chciałem ci tak trochę pocieszyć, bo... No bo masz akurat na moim live'ie, to nie, nie żebyś wyszedł. Chciałem tylko tak trochę pocieszyć. No weź. Coś fajny, miły, masz fajne challenge, jeszcze może jakieś może dać. No dobra. Completed. No i completed, dobra. A może twój brat wie, co mi jest? Może go się zapytam. A wiesz, co mu jest? Mój brat wie, co ci jest. Może teraz mi powiedzieć i ja ci powiem. No, łaskoczę go i mu z puchu. Ja mówię, że jak tak robi się, to się ten. Jesteś już ile straszny? A misiek, misiek, babo, ile masz lat? Mi się brat pyta. Napisz w komentarzu, ile masz lat. Nawet nie pomyślałem przez chwilę, żeby wyjść z live'a. Zostaję do końca. Dobra, ale napisz, ile masz lat. Nawet nie pomyślałem przez chwilę, żeby wyjść z live'a, bo zostaję do końca. Napisz, ile masz lat. To może pomóc ci. To ci może życie uratować. Zostań do końca. Piszesz? Ile masz lat, ile masz lat, ile masz lat. Ile masz lat, ile masz lat. Czy nie napisał? A ty nie wiesz, co to jest? Jest to sperma? Nie. A ty wiesz? To powiesz? Może mu to pomóc. A ile masz lat? Może to live'a. O, napisał coś. 9 lat za tydzień. To nie, masz, to nie wiem, co to jest. To masz 8 lat? Masz 8 lat i pół? To nie wiem, co to jest. Ja nie wiem, co to jest. To mój brat mówi, że nie wie, co to jest, bo takiego przypadku jeszcze nigdy nie miał. Nie pomoże mi twój brat. To szkoda.
No szkoda, bo ja nie, bo nie wiem, co się może z tobą dziać. Nie wiem, co może mieć twój brat. O, dobiliśmy 40 subów! Jestem wam bardzo wdzięczny. A twojemu bratu tak czasami rośnie siusiak? No rośnie, rośnie. Każdemu się tak robi, jak ktoś się robi. Każdemu tak się robi. Dobra, mamy 40 subów, 100 komentarzy. Kozak, kiedy kończysz? No właśnie teraz chciałem skończyć. Właśnie teraz chciałem skończyć, tylko dziękuję bardzo. 40 subów, no i 100 ten i 100 komentarzy. A Misiek Bobo, mam do ciebie takie pytanko. Mam do ciebie takie pytanko małe. A od czego tak rośnie? A ja nie wiem. Mam do ciebie takie pytanko. Misiek Boba. Jak Stasiesiku, no po prostu. Pozdro dla kozaka dać 100 tysięcy subów. Nie! Mateusz Bielak, to chyba... Patrz, jak siekasz, co nie? Bierzesz, jak wstrzymujesz, to zdruchać, co nie? Cały czas idzie tu. Ja cały czas się robi większy. Mój kolega dzwoni, odrzucimy. Dobra, mam do ciebie takie pytanko, Misiek Bobo, czy będzie na następnym live'ie, będzie w czwartek o... Będzie w czwartek o też 16:00 albo 17:00, nie wiem. A będziesz na następnym live'ie? A będziesz na następnym live'ie? Misiek Bobo? Będziesz na następnym live'ie? Mówię, a w czwartek mnie nie ma. A dobra, to po prostu nie będziesz. Chyba ja już będę kończył ten live. Subskrybuj, dzięki za te 40 subskrypcji. Wiem, dzięki za te 40 subów i 110 komentarzy. Jestem wam bardzo wdzięczny. To będziemy pomału kończyć tego live'a, no to. Na raj, pozdro, dobra. Też na raj, pozdro. Kończymy tego live'a. Siemanko, no i cześć.